wiedziała, że zapamiętam cię uśmiechniętą, szczęśliwą. Ja poproszę moją torebkę, bo tam coś mam. Krótkie, treściwe i sensowne. Kojarzy się to. A, czyli święta zaczynają w listopadzie. Stoją wszędzie choineczki, jingle bells. To była też ciekawostka. To co to jest? Prezent. Wesoły świat oczywiście. Tele PRL. Dziś o 15:05.
10. Nie dorobili. Ich pozaekranowy związek przyciągnął tyle samo uwagi, co film. Rok później Eastwood wystąpił w Ucieczce z Alcatraz. Przykro mi. To nie ma uzasadnienia. Żądam wyjaśnień. Nie ma pan prawa niczego żądać. Za pielgrzymów, którzy odnawiają własną wiarę, przybywając do groty, gdzie narodził się Jezus, i za tych wszystkich, którzy zgromadzili się na tej liturgii pokoju i uniwersalnego braterstwa, abyśmy w kościele, który jest domem betlejemskim, gdzie ciągle jest obecny Chrystus i Maria Jego Matka, dlatego w Betlejem został stworzony Gaj Boga Adonisa, który jest właśnie Bogiem Płodności. Przepraszamy Państwa za te zakłócenia. W tym przedsięwzięciu bierze udział kilka stacji telewizyjnych. Być może są pewne niedociągnięcia we wzajemnej współpracy. Oddamy na chwilę głos do studia. Jeżeli uzyskamy z powrotem odraz z Betlejem, natychmiast wrócimy na antenę. Jesteśmy przekonani, że już za chwilę będziemy mogli z powrotem uczestniczyć we mszy świętej. Myślę, że dobrze się złożyło, że ojciec Jerzy Kraj wytłumaczył znaczenie słowa Betlejem, który też ojciec święty odwiedzi. Widzą Państwo teraz zdjęcia z Betlejem w oczekiwaniu na dalszy ciąg transmisji. Obejrzyjmy fragment programu Credo. Tak, tutaj datę widzieliśmy, 1717. Z tego roku pochodzi ta gwiazda. Ściany potrzebują remontu natychmiast. Już, proszę Państwa, możemy z powrotem połączyć się z Betlejem. Oddajmy głos naszym komentatorom. Jesteśmy Betlejem, drodzy Państwo. W tej chwili trwa dalszy ciąg mszy świętej. Śpiew prefacji o Bożym Narodzeniu.